Wagusiu, cześć! Kochani, robimy wasze czytanko na lipiec. Miłość, praca, co jest najlepszego do osiągnięcia i wy z każdym znakiem zodiaku. No i oczywiście karta anielska na koniec, tak jak zazwyczaj robiłam. Już, kochani, lecimy. Już. Wagusia, Wagusia. Dobra. I zaczniemy sobie od miłości. Co tam z tą miłością u Wagusi? No, jakiś podrywacz tu jest pokazany. Do kogoś idzie jakiś podrywa. Oj, dobra, dziwny ten podrywacz jest. Od razu mówię, dziwny podrywacz. Idzie do was dziwny podrywacz. Idzie, przyjdzie. Słuchajcie, i teraz tak, niezależnie od tego, czy... Dobra, już mówię. Jeżeli wy macie bardzo poważny związek stały, stabilny, to może być osoba trzecia. Znaczy druga, no dla was druga. Nie wasz związkowiec, tylko ktoś, kto was podrywa, kto jest spoza waszego związku. Wiecie, o co chodzi? A jeżeli wy nie macie bardzo poważnego związku, to może być jakiś wasz albo coś ala... Miśki, sorry, musiałam przerwać, bo kurier przyszedł. Ale już wracam. Nie wiem, na czym skończyłam, także po prostu będę mówić... Czekajcie, powiedziałam, że jeżeli macie poważny związek, to jest osoba, która was podrywa, a jeżeli nie macie bardzo poważnego związku, to może być wasz wracacz, może być to nowy człowiek, może to być ktoś, kto nie jest żadnym wracaczem, ale na przykład z kim macie jakąś relację od jakiegoś czasu. Problem jest taki, i ja już nawet nie wnikam dlaczego, że to się nie rozwija. To tu nie ma progresu. Jeżeli to jest naprawianie czegoś, bo ta osoba przychodzi, naprawmy, czyli jest wracaczem, to nie naprawi, bo nie naprawia. Jeżeli to jest coś, co jest nowe i no patrzymy, rozwija się, no ale dokąd my zmierzamy? Nie donikąd, bo ta osoba nie daje wam tego rozwoju, tego progresu. Jest możliwe, jak mam trójki, zawsze muszę mieć podejrzenie, że oni mają kogoś innego, dlatego z wami nie budują. Jest to możliwe. Albo dlatego, że wy macie kogoś innego. Także wchodzi tutaj w grę dla niektórych z was trójkąt w postaci stały związek i osoba trzecia. Ktokolwiek z was by nie miał stałego związku tutaj. Jest to możliwe, ale to, co się tu pokazuje, to się po prostu nie rozwija. I tyle. Jeżeli jest tylko dwójka z was, to owszem, chcą mieć romans, chcą robić rzeczy, bardzo chcą robić rzeczy, ale chcą tylko robić rzeczy. Miłe rzeczy, ja nie powiem, wam się spodoba to, co ta osoba to będzie, nie wiem, czymś tam wymachiwać, Jezu, wymachiwać. Miałam wizję! O, takiego człowieka to powinniśmy nazwać wymachiwacz. Nie wracacz, nie naprawiacz, tylko wymachiwacz. Czyli... Jezu, co o czym ja gadam na wadze? Rany boskie, miśki, weźcie się! Kurde, mnie tutaj, nie wiem, zjedzcie w komentarzach czy coś tam. A już wam mówię, co zrobić z tym człowiekiem. Podjąć decyzję, wy podjąć decyzję. I teraz tak, jeżeli wy macie inny związek, no to dobrą decyzję podejmijcie. Od razu mówię, że to, co przychodzi z zewnątrz, to nie będzie z wami budować. Słuchajcie, tyle, ile ja mam od was maili, czy jak przychodzicie do mnie i gadamy. I tyle, ile nie tylko kobiet, mężczyzn również, tyle, ile ludzi odchodzi od całkiem niezłego związku, może trochę nudnego po latach, ale całkiem w porządku związku. I burzy coś na rzecz takiego właśnie wymachiwacza albo wymachiwarki. No nie wiem, czym baba wymachuje. No tam jakoś tam czymś tam. Sorry, wagi. Jest dobrze, że nikt inny oprócz wag tego nie będzie oglądał. Ale tyle ile takich ludzi jest, którzy zaprzepaszczają sobie jakieś życie na rzecz takiego czegoś, a potem to się okazuje, że nic z tego nie ma. Ktoś odchodzi, bierze rozwód w ogóle tu, a nic nie ma z tego romansu. Niektórzy ludzie żałują później. No i no chcieliby wrócić, a mąż, żona już na przykład, nie ma powrotu. Trzeba było się decydować wcześniej. No to podejmijcie dobrą decyzję, jeżeli wy mielibyście być w tej sytuacji. A jeżeli to jest jakaś osoba, wy jesteście singlem, albo tylko tą osobę macie i to się nie rozwija, nie rozwija, nie, i widzicie, że się nie rozwija, a trochę czasu już minęło, też wy podejmijcie decyzję. Wy zdecydujcie, czy chcecie czekać. No bo mówię, nie rozwija się to w ogóle. Drugi przekaz.
Jezu, taki sam niemalże. Dobra, niemalże taki sam. Słuchajcie, drugi przekaz z kolei mówi, też mówi o jakimś, kimś, kto zawraca głowę, ale tu jest jeszcze dodatkowe coś. Mianowicie, ktoś, kto byłby od was albo młodszy, dosłownie, na przykład kobieta jest po 40, a chłopisko ma 25 lat albo 30, jest to możliwe. Raczej właśnie tak inaczej, odwrotnie młodszy, nie w sensie, że mężczyzna jest po 40, ale może, no dobra, może. Ale młodsza osoba lub nie tyle młodsza wiekowo, w sensie wiekiem, co bardzo niedojrzała i bardzo niestabilna i bardzo nawet i finansowo niestabilna. I wiecie co? Ta osoba albo przychodzi, na przykład chłopczyk, dosłownie chłopczyk, ja mówię emocjonalnie, ja nie mówię, że to jest chłopczyk, bo ma 25 lat, bo to już powinien być facet, ale różnie to z tym bywa. Może być facet, który ma 45 i jest chłopczykiem, no więc chłopczyk. Albo dziewczynka, ale ktoś taki dzidziowaty, niedojrzały przychodzi do, na przykład do was, szukać mamusi albo opieki również finansowej. Czyli wy nie musicie być żadną mamusią, nie musicie być żadną starszą osobą, ani starszym facetem, ani kobietą, niczym takim. Wy moglibyście być stabilni finansowo i też ich to zainteresuje, bo oni poszukują mamusi albo tatusia. To nie. Jest pokazane, poszukajcie czegoś innego. To jest jedna wersja wydarzeń. Druga wersja wydarzeń, no i tutaj tak, jeżeli ktoś ma dziecko, jest samotną matką lub samotnym ojcem, to jest pokazane, że to może komuś stanąć na drodze. Jest pokazane, poszukajcie takiego związku nowego, gdzie to nie będzie dla nikogo problemem. Bo to jest ważne, to są ważne rzeczy, kochani. Jest zasugerowane, że waga powinna się zastanowić, żeby coś porzucić w tym miesiącu. Albo nierozwijający się związek, albo coś nowego, ale co widać, te takie znaki ostrzegawcze, widać, że to do nikąd nie prowadzi. Porzucenie czegoś, takie coś jest zasugerowane dla wagi. Jeżeli chodzi, oczywiście, że może być tak, że waga jest tutaj Bogu ducha winna i że po prostu dziwne zaczepiacze są, ale jeżeli inny znak tego słucha i uważa, że to waga jest dziwna i robi jajka i jest niedojrzała i tak dalej, no to kochani, jest to możliwe. Jest jeszcze jeden przekaz. Gdzieś jest jakaś waga, która ma dziecko i to dziecko nie chce zaakceptować, że ta waga mogłaby z kimś się umawiać. To dziecko nawet jest wkurzone, że mama albo tata umawia się z jakąś inną osobą. To jest problem. To jest pokazane, że to jest problem. Poczekać na bardziej dogodną, na bardziej dogodny moment, żeby zacząć nowe życie. No tak to trochę wygląda. No jeżeli jesteście po rozwodzie, ale dziecko nie akceptuje tego, że nowe osoby się pojawiają, no to jest pokazane, że w pewnym momencie nowe życie trzeba będzie rozpocząć po tym rozwodzie. Ale niech by to było tak łagodnie zrobione, żeby dziecko nie czuło aż takiego buntu. Porozmawiać z dzieckiem, rozmawiać, żeby je przygotować do pewnych rzeczy. Także takie macie miśki tutaj rady. Dobra. Zobaczmy na pracę i finanse. A tu jest jakaś tajemnica. Ktoś na terenie pracy może co... O, już wam mówię co. Czekajcie, coś mi się odwróci. Za dużo się odwróciło, nie bierzemy. Już wam mówię co. Co ktoś ukrywa? Wiecie, co ktoś ukrywa? Jezu, się... Podekscytowałam się, że jest taki jasny. Chociaż raz ktoś mi dał jasny przekaz, a nie taki, że ja muszę się domyślać, co to jest. Jaka jest rada dla was na to? Oj, to nie wiem. No to i co mam wam powiedzieć teraz, kurde? Wow. Dobra, szybciutko. Jeżeli wy ukrywacie, że chcecie iść do nowej pracy, to uważajcie. Może ukrywacie przed starym, przed obecnym szefem, że chcecie iść do nowej pracy, że chcecie zmienić pracę i oni nie wiedzą, że wy chcecie odejść, a już macie nagraną nową pracę, ale jest jeszcze alternatywa, że na przykład nie macie w ogóle, że po prostu jakaś nowa praca, nowy początek się wam gdzieś tu pokazał, ponieważ przy tym jest karta tego księżyca, jest niebezpieczeństwo, że to nowe, co zaczynacie lub chcecie zacząć,
Jest coś tutaj ukryte przy tym. Jest przy tym jakaś tajemnica. Ktoś wam czegoś nie powiedział, na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej. Uważajcie, dlatego że jest pokazane, że moglibyście na tym stracić finansowo. No i teraz jak moglibyście stracić finansowo? Jest pokazane, żeby uważać z nową drogą, bo możecie stracić finansowo. Może być tak, że nowa praca będzie dużo gorzej płatna, ale na przykład tego dzisiaj nie wiecie z jakiegoś powodu. Może być tak, że starej pracy czeka na was, nie wiem, jakaś niespodzianka w postaci za miesiąc czy za dwa tam w przyszłości, w postaci jakiegoś awansu i jakiegoś nie wiadomo jakiego tam, nie wiem, dodatkowych pieniędzy. A jak odejdziecie z tej pracy, pójdziecie do nowej, to na przykład stracicie na tym, bo będziecie jakoś tam albo zdegradowani, albo mniej pieniędzy będziecie mieć. Słuchajcie, ja wam nie mogę powiedzieć i nawet nie chcę wam tego mówić, że nie idźcie do nowej pracy. Jeżeli nie macie żadnej pracy, w ogóle zero pracy macie, no to pewnie, że idźcie do nowej pracy. No bo jakąkolwiek pracę, a zawsze możecie odejść z niej, nie? Zawsze jest coś takiego jak okres próbny, nie wiem, po 3 miesiącach, czy tam po 6, czy po ilu, można zrezygnować z pracy. Ba, po tygodniu można zrezygnować, jeżeli się wam coś nie podoba. Więc jeżeli to jest takie coś, to powiedzmy, nie ma tu aż takiego zagrożenia. Zagrożenie jest wtedy, kiedy rzucacie lub odchodzicie z całkiem stabilnej pracy i idziecie gdzieś, gdzie no, okazuje się, że coś jest tu ukryte. Ukryte tajemnica przy nowym początku. No chyba, że wy jesteście normalnie, stabilnie w jakiejś waszej pracy i jesteście szefem, a to ukrywa wasz pracownik, że chce odejść do nowej pracy. Słuchajcie, Jezu, no ja nie chcę takich rad dawać, ale wygląda na to, że są pewne umowy i wy musicie uważać, by was ktoś nie okradł. Na przykład odchodząc do innej pracy, żeby jakiś tam akt nie wziął, wiecie, jakichś klientów czy tam czegoś, ale wy musicie również się zastanowić, czy tej osobie się będzie należała. No jeżeli sam odchodzi, czy sama, no to odprawa się pewnie nie należy. Ja się na tym nie znam. Ja nie wiem, jakie jest prawo tam w tym kraju, gdzie w ogóle w żadnym chyba się za bardzo nie znam. Ale jeżeli się odprawa im nie należy, uważajcie, żeby was coś na kasę nie chcieli zrobić, żeby nie żądali czegoś. Zobaczcie, dobrze przeczytajcie wszystkie kontrakty, co się tej osobie należy, która odchodzi z pracy, a co się im nie należy. Żeby tu, no moglibyście zostać trochę na lodzie. Albo finansowo, albo dlatego, że ta osoba odejdzie i zostaniecie na lodzie, nie będzie ludzi do pracy. Wiecie, o co chodzi? Przygotujcie się na to. Jeżeli wy nie macie takich pomysłów, ale podejrzewacie, że jakaś osoba na terenie pracy mogłaby mieć takie pomysły, ja bym poszła, wprost pogadała, i że, zwłaszcza jeżeli jesteście szefem, że podejrzewam, że coś tam... Zobaczycie, czy kłamie. Możecie również dać jakieś ultimatum. Powiedz, słuchaj, jeżeli ty mi nie powiesz, nie dasz mi wypowiedzenia, to na przykład nie wiem, czegoś ci nie wypłacimy, czy coś takiego. No, nie wiem, czy takie groźby działają. Ja nie znam się na tym, jak to się takie rzeczy załatwia, ale jeżeli wy jesteście szefem, no to wiecie jak to rozegrać. Po prostu uważajcie, dobra? Co jest najlepszego do osiągnięcia w lipcu? Co jest najlepszego do osiągnięcia? Nie dopuścić do tej straty. Jezu, dobra. To, co powiedziałam przed chwilą, to wszystko, co powiedziałam przed chwilą na pracę, tu jest pokazane niemalże dokładnie to samo, tylko że odwrócone, że to się nie stanie, tak jakby. Pamiętacie, jak tam był księżyc, mówiliśmy o niewiadomej, tu jest pokazana iluzja. Iluzja iluzja sukcesu, iluzja, że tam będzie lepsza posada, iluzja, że to jest lepsza firma, iluzja, ktoś wam czegoś nie powiedział. Uniknięcie przegranej, uniknięcie biedy, nie stracenie pieniędzy, nie będzie, nie dojdzie do straty. To jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o związki, miśki, nie wchodzenie w jakiś romans, zarówno ci, którzy mają stały związek i mieliby zdradzać swojego człowieka, jak i ci, którzy mieliby być kochanką albo kochankiem kogoś, kto ma gdzie indziej związek. Również dla niektórych z was wyjście z iluzorycznej relacji, która związkiem nigdy nie będzie. Najlepsze do osiągnięcia w lipcu. No, ale ja wam to już mówiłam, prawda, żeby tu na takie rzeczy uważać. Dobra, kochani, wy z każdym znakiem zodiaku
Jeżeli macie baranka, karta kochanków, to jest super romans i zakochanie, i wały, i seks, i w ogóle wały. Ale tak oko mieć, czy nie ma osób trzecich. No bo różnie, różnie może być. Czasami ta karta, czasami, no nie zawsze, naprawdę. To jest ogólnie dobra karta, ale czasami się zdarza, że gdzieś tam ktoś się zastanawia nad wyborem pomiędzy jednym a drugim kochankiem czy kochanką. No to po prostu miejcie oko, żeby nie było takich dziwnych rzeczy. Z byczu lisiem ktoś chce być wolny, ktoś chce być singlem, ktoś nie chce być w związku, albo w waszym związku nie chce być, albo jesteście jakoś na odległość i oni nie angażują się, bo chcą być wolni, albo nie wiem co jeszcze, właściwie tylko te dwie możliwości. Albo jesteście razem i chcą wyjść ze związku, albo nie jesteście razem i nie chcą wejść do związku. Chcą być wolni, chcą być niezależni. Alternatywnie niezależność finansowa jest pokazana bardzo duża. Kogoś, czyjaś niezależność i emocjonalna. Z bliźniętami dziesiątka kielichów, żyć nie umierać. Słuchajcie, rodzina, dom, dzieci, szczęście wielkie, wesela, jakieś imprezy, nie wiem co tam jeszcze. Pod jednym warunkiem, że to nie jest tak, że wy wiecie, że jedno z was ma rodzinę, na przykład oni mają rodzinę z kimś innym i tam jest sielanka, a wy czekacie i czekacie, czekacie. Jest pokazana karta rodziny i wielkiego szczęścia. Mam nadzieję, że wasza wspólna z bliźniętami. Jeżeli macie raczulisia, słuchajcie, rozkapryszony gówniarz jest pokazany, za przeproszeniem. Może to jest dosłownie dziecko, które jest albo jest strasznie tycie i to naprawdę takie tycie, że po prostu poświęca, znaczy wy poświęcacie czas tylko temu dziecku i wy między wami jest gorzej w tym momencie, bo w ogóle nie skupiacie się na sobie, ale to byłaby taka tycizna malutka to dziecko. Nie, że gówniarz, tylko tycizna. Ale jeżeli chodzi o starsze dzieci, dziecko niezadowolone, nieszczęśliwe lub wchodzące pomiędzy ludzi, albo wy się nie dogadujecie a propos dziecka lub dzieci, brak dogadania się. A jeżeli chodzi o rozkapryszonego gówniarza, to w tym momencie to może być osoba dorosła, która jest histeryczna, która manipuluje, która się obraża, w ogóle jakieś takie obrazy ma wielkie, która nawet może przestać rozmawiać, przestać gadać, urwać kontakt, bo się obraziła. No to kurde, sorry. No, no z dzieckiem będziecie się miszki tutaj, a idźcie mnie z tym. Wagusiu, co dalej? Były... Lew. O Jezu, osoba despotyczna. Osoba być może istniejąca w innym związku, albo osoba wykorzystująca wasz związek, żeby mieć nad wami władzę, albo wykorzystuje swoją pozycję, na przykład w pracy, bo jest waszym szefem, żeby mieć nad wami władzę. To nie jest dobra energia na związek. To jest albo osoba, która ma inne związki, albo osoba, która wami manipuluje, która wami dyryguje, która was chce kontrolować. Jezu, nie mogę z tymi włosami. Osoba, która was chce kontrolować. Złość jakaś ze strony tej osoby. Nie, Miszki. Z panną. Bardzo poważne decyzje, być może urzędowe, banki, prawnicy, notariusze, księgowi, nie wiem co wy tam robicie. Być może prawnicy w sensie, że jakieś rozwody próbujecie robić, ja nie wykluczam tego, ale bardzo poważne decyzje, rozsądne decyzje, kalkulacja chłodna, ważne rozmowy. To było z panną. Dwie wagi. Albo ktoś choruje i się nie może z czegoś wyleczyć, albo ktoś jest niespokojny, niecierpliwy, bardzo dużo niepokoju ktoś ma odnośnie być może tej relacji. Ale może być tak, że ktoś nie może się wyleczyć z jakiejś przeszłości, albo że związek wasz doszedł do takiego momentu, że już nie wiadomo gdzie dalej, bo nie możecie czegoś uleczyć. Między wami nie możecie uleczyć. Albo bardzo duże zniecierpliwienie i brak spokoju w tym związku. Niepokój, dużo niepokoju. Ze skorpionem podjęcie decyzji, rozwiązanie karmy, zakończenie karmy, rozwód, rozstanie, no czy ślub, no też mogłoby być jakieś podjęcie decyzji, no bo to jest karta jakaś sądowo-urzędowa, ale podjęcie ważnej decyzji, ale takiej rozsądnej rzeczywiście. Jezu, z kim to było? Dwie wagi były, to było ze skorpionem. Ze strzelczykiem. Brak stabilizacji, być może finansowej w tej relacji, ktoś uzależniony, na przykład żona uzależniona finansowo od męża lub odwrotnie, ktoś przepracowany lub ktoś, kto nie chce iść do pracy, czyli jedna ze skrajności, ktoś, kto nie czuje się bezpiecznie w tym związku, ktoś, kto odrzuca drugą osobę.
No. Niestety. Z koziorożcem. Ktoś chce być wolny, chce być singlem. Już to mieliście tam z jakimś znakiem wcześniej. Chce być wolny albo finansowo, albo chce być wolny w ogóle. Nie chce być w związku. Chce być singlem, chce być wolny. No, na takiej zasadzie. Chce wyjść z waszego związku, albo nie chce głębiej wchodzić w wasz związek, bo to go wsadzi do klatki. No, na takiej zasadzie. Dobra. To był koziorożec, teraz wodnik. No, karta kochanków. To mieliście na samym początku jakoś chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Słuchajcie, bardzo piękne zakochanie, seksy, romanse, wszystko jest żyć, nie umierać. Oko mieć tylko, tak jak wcześniej powiedziałam, na to, żeby nie było osób trzecich. Tylko tyle. Jeżeli nie ma, bardzo dobra karta. Bardzo dobra karta. I rybeczki. Jezu, to samo. To samo, co przed chwilą powiedziałam przy wodniku. Romanse, miłości, zakochania, seksy, uważać na osoby trzecie. Misiaczki, no dobra. Karta anielska dla Wagusi. Zasługujesz na miłość. Zasługujesz na miłość. Więc, miśki, naprawdę, zastanawiamy się nad skończeniem relacji, gdzie nie ma miłości. Zastanawiamy się również nad tym, żeby uwierzyć, jeżeli jesteście singlem, uwierzyć, że ta miłość do was przyjdzie, ale nie bierzemy się za żadne dziobdziaństwa, nie wracamy do wracaczy, uważamy na znaki ostrzegawcze i uważamy na ludzi, którzy nie zasługują na to, żeby być z wami. Uważamy po prostu. To już decyzje są wasze, ale miszki, tak to wygląda. Wy zasługujecie na miłość. Pamiętać o tym. Dobra. Idę robić resztę znaków. Miszki, pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, jeżeli się wam to do czegoś przydaje. Widzimy się niedługo. Na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.